Przechodzimy do punktu 17. Jest to podjęcie uchwały w sprawie powołania społecznych asystentów radnych miasta Bielsk Podlaski. A więc projekt uchwały został złożony przez grupę radnych. I skoro mamy powiedzieć... Momencik. A więc do przewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski na podstawie paragrafu 17 ustęp 1 punkt 3 statutu Bielsk Podlaski w załączeniu przedkładamy projekt uchwały w sprawie powołania społecznych asystentów radnych Rady Miasta Bielsk Podlaski. Podpisali radni Bogusław Mrozkowiak, Tomasz Hryniewicki, Artur Żukowski, Emil Falkowski, Piotr Staszewski, Piotr Wawulski i Krzysztof Gregoruk. I w proponowanym projekcie uchwały mówi się, że paragraf pierwszy, w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej Rady Miasta Bielsk Podlaski, zwanej dalej radnym, może powołać społecznego asystenta, zwanego dalej asystentem, który będzie wspierał jego działalność. Asystent radnego pełni swoją funkcję wyłącznie dobrowolnie, nieodpłatnie, a w przypadku, gdy powołany asystent jest osobą niepełnoletnią, na pełnienie przez niego funkcji asystenta muszą wyrazić zgodę na piśmie jego rodzice lub opiekunowi. Dalej jest mowa o tym, jaka jest procedura zgłaszania. Asystent radnego ma prawo do uczestnictwa w pracach radnego związanych z wykonywaniem mandatu. Radny jest zobowiązany poinformować przewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski o fakcie powołania asystenta niezwłocznie po powołaniu. Radny jest zobowiązany podać przewodniczącemu Rady Miasta Bielsk Podlaski następujące dane dotyczące asystenta: imię, nazwisko, datę powołania. Radny może w każdej chwili odwołać swego asystenta, o czym niezwłocznie na piśmie poinformuje przewodniczącego Rady Miasta. Rejestr asystentów radnych Rady Miasta prowadzi referent obsługi i Rady Miasta. Dane, o których mowa w paragrafie 3 ustęp 2 są jawne i są podawane do wiadomości publicznej przez przewodniczącego Rady Miasta na stronie Urzędu Miasta. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ponieważ jest to uchwała grupy radnych, taka uchwała powinna zawierać opinię burmistrza miasta i taką opinię burmistrz wyraził, którą pozwolę Państwu przedstawić. Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski stosownie do pisma z dnia 24 lipca 2023 w sprawie przedłożenia opinii prawnej dotyczącej projektu uchwały w sprawie powołania społecznych asystentów Rady Miasta Bielsk Podlaski przedłożonego przez grupę radnych przekazuje w załączeniu przedmiotową opinię. Postanowienia paragrafu 70 ustęp 3 uchwały z numer 46 łamane przez 303 łamane przez 14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu miasta Bielsk Podlaski, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2023 roku, pozycja 2479, stanowią, że w przypadku, gdy z inicjatywy podjęcia uchwały wystąpi między innymi co najmniej trzech radnych, wymagana jest również opinia burmistrza. Po analizie przedłożonego projektu uchwały stwierdzam, że brak jest podstaw prawnych do ustanowienia przez Radę Społecznych Asystentów Radnych. Wiadomym mi jest, że były samorządy, które podjęły próby uregulowania powoływania społecznych asystentów radnych. Uregulowania te były przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych i rozpatrywania przez wojewódzkie sądy administracyjne, wskazujące na brak przepisów stanowiących podstawę do tworzenia przez Radę Gminy funkcji społecznych asystentów radnych, o czym szerzej w opiniach prawnych radców. Sprawę dotyczącą regulacji trybu powołania społecznych asystentów radnych Rady Miasta Bielsk Podlaski była również rozpatrywana przez Radę Miasta
Wówczas to radni podjęli uchwałę numer 48/370/22 z dnia 29 marca 2020 roku, postanawiając nie uwzględnić petycji w przedmiotowej sprawie. Mając na uwadze powyższe, negatywnie opiniuję przedłożony projekt uchwały w sprawie powołania społecznych asystentów Rady Miasta Bielsk-Podlaski, podpisał burmistrz miasta Jarosław Borowski. W załączeniu są dwie opinie radców prawnych. Pozwolę Państwu tylko może posłużyć się przynajmniej fragmentem jednej opinii. Jest to opinia prawna dotycząca zgodności z prawem projektu grupy radnych, dotycząca uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie powołania społecznych asystentów radnych Rady Miasta Bielsk-Podlaski. I tutaj stanowisko radcy prawnego jest takie. Pierwsze, brak jest podstawy prawnej do powołania przez Radę Gminy społecznych asystentów radnych, a zatem podjęcia uchwały jest niedopuszczalne. I jeszcze jest jedno stwierdzenie. Z uwagi na niedopuszczalność uchwały odstępuje od jej oceny pod względem formalnym zasad stanowienia aktów prawnych. Podpisał radca prawny Zuzanna Ponarad. Całą treść uchwały otrzymaliście Państwo radni, ale też otrzymaliście Państwo opinię prawną odnośnie uchwały, o której wspomniał Pan Burmistrz w swoim wyjaśnieniu, dotyczącą właśnie petycji. Proszę Państwa, a więc tak, jeśli chodzi o, a więc projekt uchwały był oczywiście dostarczony Państwu radnym, komisje obradowały i wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Do dyskusji zgłosił się Pan Bogusław Mrozkowiak. Udzielam Panu głosu. Jestem pełen podziwu dla Pana Przewodniczącego za tak dokładne wprowadzenie. Cieszy mnie to bardzo i mam nadzieję, że tak będzie przy każdej uchwale, że będzie przeczytane opinia i opinia prawna, opinia burmistrza. Dziwi mnie tylko, że nie została, bo skoro jest opinia prawna burmistrza, że nie została przedstawione uzasadnienie grupy radnych. Bo jak się przedstawia wszystkie, to się przedstawia wszystkie strony, a nie tylko jedną stronę. Teraz chciałem przystąpić do wszyscy radni mają to, panie radny. Pan przeczytał też to, co wszyscy radni mają. Dobrze. Odnosząc się do stanowiska burmistrza dołączonego do tego projektu, chciałbym przytoczyć stanowisko burmistrza w innej sprawie, gdy powiedział, że interpretacja się zmienia. Nawet burmistrz mówił i powoływał się na zmianę interpretacji prawa, mówiąc o wynagrodzeniu kierownictwa spółki Empens. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Twierdził, że interpretować można inaczej i tak właśnie zrobił. Czy zatem teraz nie możemy analogicznie przyjąć, że artykuł 5b daje takie możliwości? Tu akurat skutki nie będą występowały, gdyby się okazało, że interpretacja byłaby zła. Sprawa może zamknąć się jedynie uchyleniem nadzorczym wojewody. Nic więcej. Żadnych skutków finansowych nie ma. Jak pokazuje życie w naszym urzędzie, w ostatnim czasie mieliśmy niedawno chyba nawet ze dwa rozstrzygnięcia nadzorcze. I nikt z tego nie zrobił zbytniego problemu, alarmu, nawet burmistrz. Młodzież mogłaby się nauczyć, ta uchwała weszłaby w życie, młodzież mogłaby się nauczyć, jak działa Rada Miasta i wtedy sami mogliby napisać swój statut dla Rady Młodzieży. Burmistrz nie musiałby się deklarować z pomocą. Lepiej im pomagać pośrednio, a nie za nich pisać lub poprawiać ten statut, lub czy go korygować. Jeśli chodzi o samą uchwałę, to uchwała reguluje tryb powoływania społecznych asystentów radnych Rady Miasta Bielsk-Podlaski celem wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców, w tym szczególnie wśród młodzieży, co stanowi realizację artykułu 5b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym. Przeczytam ten artykuł. Artykuł 5b ust. 1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży, wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne. Asystenci pełniliby swoją funkcję dobrowolnie i nieodpłatnie.
uchwała nie nakłada obowiązku powoływania asystenta. Daje jedynie taką możliwość. Czyli nikt, nikogo, żadnego radnego, nikt nie będzie zmuszał do tego. Decyduje tylko o tym radny. Jeżeli radny zechce nauczyć młodzież, a pośrednio ich troszeczkę wychować, zainteresować sprawami Bielska, to jest tylko jego decyzja. Jeżeli ktoś tego nie chce, jest przeciwny, nie musi tego robić. Tak więc projekt asystentów radnych skierowany jest bezpośrednio do ludzi młodych. Wielokrotnie mówiliśmy, że należy ich zaktywizować, angażując w życie miasta. Tym samym może niektórzy tu zostaną lub po ukończeniu studiów powrócą. Temu ma właśnie służyć ten projekt. Rozumiem, że nie wszyscy muszą go akceptować. Ci, którzy mają dzieci, młodzież, z pewnością go poprą. Ci starsi, których dzieci już wyjechały, są chyba bardziej sceptyczni do tej idei. Podkreślam, uchwała nie rodzi żadnych skutków finansowych. Chciałbym się jeszcze odnieść w kilku tutaj słowach do opinii radcy prawnego. Otóż stwierdzenie, że odstępując od oceny projektu, wydaje mi się, że radca prawny nie powinien pisać z uwagi na niedopuszczalność uchwały. Moim zdaniem może jedynie twierdzić, że w jego ocenie jest to niedopuszczalne. Wielokrotnie słyszeliśmy, że radca tylko proponuje, sugeruje, informuje, wyjaśnia, a nie dyscyplinuje radnych, jak mają postąpić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Tomasz Sulima się zgłosił. Udzielam panu głosu. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy. Ja bym chciał wrócić do historii tego pomysłu, dlatego że to jest drugie życie tego pomysłu. Pierwsze było w 2021 roku, to była petycja mieszkańca naszego miasta, mieszkańca, który od niedawna też jest radnym tej Rady Miasta w tej kadencji. Ta petycja trafiła oczywiście do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w której też już wtedy byłem. W miesiącu styczniu 2022 roku obradowaliśmy na ten temat. Wówczas też nie było podstawy prawnej. To jest jakby kluczowe. W ciągu tych dwóch lat w tej materii nic się nie zmieniło. I teraz tutaj nawiązując do słów poprzednika odnośnie pokazywania młodzieży, uczenia samorządności, no to wydaje mi się, że to jest mimo wszystko wylewanie dziecka z kąpielą. Dlaczego? Dlatego, że pokazujemy, że możemy złamać porządek prawny, że nie jest ważna podstawa prawna, czyli ustawa, która o tym mówi, możemy to wprowadzić inną furtką i możemy to zrobić jako prawo miejscowe. Tu mam największe wątpliwości i rzeczywiście no, ta podstawa prawna wydaje się najważniejsza. No, my tutaj stanowimy prawo lokalne, które jest powiązane bezpośrednio i wynika no, głównie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawach pokrewnych. Dlatego no, w tym wypadku wydaje się, że co mogłem zasugerować grupie inicjatywnej, skierowanie takiej petycji, takiego projektu na ręce parlamentarzystów. Jeżeli pan burmistrz zdobędzie mandat posła, to będziemy mieli swego przedstawiciela. Ja myślę, że pan burmistrz nie odmówi jako poseł Borowski i taki temat przedstawi, bo jeżeli jest taka wola mieszkańców gmin, myślę, że nie tylko w Bielsku, są przykłady innych miast, to po prostu stwórzmy to prawo na poziomie ustawy i gminy, takie jak gmina Bielsk-Podlaski, mogłyby wtedy taką uchwałę przyjąć. Na dzień dzisiejszy, no, ja nie zmieniłem zdania po tych dwóch latach od tamtej petycji, ja nie widzę podstaw. Ja jako radny, jako osoba, która współtworzy prawo lokalne, no, nie widzę siebie w roli osoby, która oczekuje na rozstrzygnięcie nadzorcze, czy wojewoda to przyjmie, czy odrzuci. Bo też, no, znacie mnie państwo już, to jest moja druga kadencja, ja bardzo nie lubię bubli prawnych, czyli stwarzania prawa, które wisi na włosku i w zależności od tego, jaka będzie interpretacja, to zostanie przyjęte bądź nie. Ja bym chciał, żeby to miało zamocowanie w ustawie, żebyśmy dokładnie wszyscy wiedzieli, jakie są prawa i obowiązki asystentów radnych. A odnosząc się merytorycznie do tego tematu, ja myślę, że każdy z nas, jak tu siedzimy, może mieć już dzisiaj osoby, które możemy nazywać asystentami. Osoby, mogą to być osoby młode, z którymi
Możemy pracować, możemy pokazywać, jak wygląda praca radnego i w moim przekonaniu tego typu rozwiązania bez podstawy prawnej, no jednak uważam, że są niebezpieczne i też nie pokazują tego porządku prawnego, którego powinniśmy się trzymać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ad vocem pan Piotr Wawulski. Proszę, panie radny, udzielam panu głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ta sprawa już wałkowana jest od 2021 roku. Ja pierwszy raz, jak zobaczyłem tą petycję, myślałem, fajna inicjatywa, ale u nas wszystko, co składają pewne osoby, to budzi kontrowersje. Tutaj nie rodzi żadnych skutków finansowych, kontrowersji, wydawałoby się. A to się spotkało z falą, z uderzeniem, że nie da się, nie można. Nie było żadnej współpracy. Złożyliśmy jako już radni, jako grupa radnych. Czy ktoś do nas podszedł, porozmawiał, słuchajcie, może zróbmy to tak, może tak. Dla mnie ten projekt uchwały to jest preludium do stworzenia Młodzieżowej Rady Miasta. Do czego będziemy dążyć? Ja będę przynajmniej dążył, nie wiem jak tam państwo, ale ja będę do tego dążył. Dla mnie to był taki zaczątek do tego, żeby to stworzyć. I wiecie co państwo, ja naprawdę, ja się dziwię momentami, że my z takich rzeczy, z takich błahostek robimy sprawę, która dosięga nie wiadomo czego. Tutaj Tomek powiedział, że prawo i tak dalej. To porozmawiajmy. Tomek mówił o przedstawicielu w parlamencie, że tutaj będzie po 15 października. Teraz są też parlamentarzyści. Porozmawiajmy teraz. Czy ktoś z państwa, Tomek, czy ty podszedłeś do jakiegoś posła z inicjatywą, że jest fajna inicjatywa grupy radnych, ale mocowanie prawne jest inne. Jak pan to widzi? Nie, po prostu nie da się, nie można. To są takie właśnie metody. A żeby ktoś wyszedł inny z taką inicjatywą, państwo byście wszystko robili, żeby to zrobić. Tak to działa u nas. Naprawdę, tak to działa u nas. I ja nie widzę problemu w tym, żebyśmy to przegłosowali. Szczególnie nauczyciele, mamy w Radzie Miasta nauczycieli. Oni powinni też aktywizować tą młodzież. Wspierać w nich właśnie taki duch samorządności i zachęcać. I się dziwię na przykład, że niektórzy są przeciwni temu. Naprawdę dziwię się. Przecież to nie rodzi żadnych skutków finansowych, jak tutaj przedmówca mój mówił. No nie wiem. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Stanisław Charyton, udzielam panu głosu. Szanowni państwo, trwa przerzucanie się argumentami w jedną i drugą stronę i to praktycznie do niczego nie prowadzi, ponieważ tak, spotkałem, przejrzałem troszeczkę uchwały i w niektórych gminach funkcjonują po prostu asystenci radnych. Nie we wszystkich, a nawet ostatnio tam 2021-2022 znalazłem, czyli coś to jest. I teraz, żeby nie przedłużać tej dyskusji, jest podlaski udział Wydział Nadzoru i Kontroli. I on zajmie stanowisko, przegłosujemy tak jak każdy według swojego uznania i decyzja się i sprawa się wyjaśni. Myślę, że ten temat po prostu się skończy, bo tutaj kolega wspominał o petycji, co innego petycja, co innego uchwała. I na tym po prostu byłby temat po prostu zakończony. Dziękuję. Dziękuję panu. Pan Bogusław Mrozkowiak, udzielam panu głosu ad vocem. Chciałem nawiązać do swojego przedmówcy, który jest przeciwny temu projektowi. Chciałem zapytać przy jego obecności, jak wejdę do urzędu z asystentem, takim nieformalnym i pójdę do pani sekretarz, żeby udostępniła mojemu asystentowi taki i taki dokument, bo on ma to mi przygotować jakieś opracowanie, to jestem ciekaw, jaką spotka się reakcją. Tak więc, czy potwierdzi to, co pan radny powiedział? Czy asystent może tutaj za mną siedzieć na sali i mi tam czasami podpowiedzieć coś, czy podać przygotowany materiał? Powiem tylko jedno, skończmy z tą amatorszczyzną i z tymi niedomówieniami. Lepiej, gdy to będzie określone, tym bardziej, że to naprawdę nie rodzi żadnych skutków.
A poza tym dziwi mnie, że pan przewodniczący nie przerywa głosu, kiedy tutaj radny prowadzi kampanię wyborczą. No to jest karygodne. Dziękuję. Dziękuję, panie radny. Zachowam to dla siebie. Uwagi. Bo to tylko byłaby zbędna dyskusja. Proszę bardzo, pani Iwona Kołos, udzielam pani głosu przewodniczącej. Panie burmistrzu, szanowna rado, to nie my stworzyliśmy nazwę, nie my powołujemy nazwę społecznego asystenta radny. Ta nazwa już funkcjonuje w innych samorządach. I teraz pozwólmy naszej Radzie Miasta i tym radnym, którzy chcą się zaangażować, stworzyć. To my jako Rada Miasta ustalimy zasady, to my jako Rada Miasta do tego się ustosunkujemy i ustalimy funkcjonowanie tego społecznego asystenta radnego. Nie musi być to wcale ugruntowane w skali kraju, ale w skali naszego samorządu, bo to jest nasz samorząd i nasza Rada Miasta. I może jako my, jako nauczyciele, tutaj kolega powiedział, ale nie tylko nauczyciele, tą aktywność młodym przekażemy. Tym bardziej, że u pana burmistrza byli inicjatorzy Rady Młodych, która chciała powstać, że kontaktowała się również z nami i być może będzie dla nich punkt, bo to nie jest może taka zbiorowa jakaś inicjatywa, ale są ludzie młodzi, którzy chcieliby zaistnieć być może w samorządzie, czegoś się nauczyć, coś zobaczyć. I być może takie wejście na taką salę niekoniecznie jest dla nich komfortowe, tym bardziej, że krzesełek nie mamy za dużo. Nawet gdyby weszli większą grupę, to nie ma gdzie usiąść. A może taki asystent radnego będzie miał pole do popisu i będzie wsparciem dla nas. Także uważam, że pozwólmy tym, którzy chcą. Dziękuję. Dziękuję. Pan Tomasz Kryniewicki, udzielam panu głosu. Szanowni państwo, ja mam nieodparte wrażenie, że cały czas czegoś się boimy. Może nie my wszyscy, ale no, duża część nas. Nie mamy emitowanych komisji Rady Miasta. Od dłuższego czasu wałkujemy temat bez skutku. Nie mamy Młodzieżowej Rady Miasta. Nie potrafimy w żaden sposób wdrożyć w życie definicji społeczeństwa obywatelskiego, której cechą jest przejrzystość, dostępność i tak dalej. Kiedy mieszkańcy zwracają się do nas z chęcią zabrania głosu na sesji, to instruujemy ich, że muszą się zgłosić do pana przewodniczącego, on musi wyrazić zgodę, że w sprawach różnych, czyli gdzieś tam w godzinach popołudniowych będzie udzielony lub nie będzie udzielony im głos. My tym takim postępowaniem nie wychodzimy w ogóle frontem do mieszkańców, tylko ich zniechęcamy do tego, żeby się włączali do naszej debaty samorządowej, żeby mogli wnieść swoje sugestie do tego, co się dzieje w Radzie, co się dzieje w mieście, żeby przedstawili nam jakieś swoje własne pomysły na naprawę, na działalność, na potrzeby zgłaszane przez nich. Zamykamy się i to bardzo mocno. A szkoda, bo powinniśmy być właśnie takim samorządem, który jest otwarty na potrzeby swoich mieszkańców i potrafi stanąć na wysokości zadania i wychodzić do ludzi z takimi inicjatywami, jak właśnie ta za chwilę, w tej chwili omawiana, czyli dziękuję. Dziękuję. Nie jest do dyskusji zgłoszenie pana burmistrza. Proszę, pan burmistrz Jarosław Borowski, udzielam głosu. Szanowni państwo radni, gwoli sprostowania słów, które wypowiedział pan radny Piotr Wawulski, że jak niektórzy radni coś proponują, to zawsze jest na nie. Nie jest zawsze na nie, czego przykładem jest choćby następny punkt, w którym opinia burmistrza jest pozytywna. Więc proszę nie uogólniać, natomiast jak się państwo przyjrzycie, dlaczego tam jest pozytywna, dlaczego tu jest negatywna, no to wynika to, co jest dozwolone prawem. Burmistrz ma stać na straży prawa, więc akceptuje. To, co jest niedopowiedziane, nie ma przepisu prawnego, trudno, żeby była opinia pozytywna. Natomiast jeszcze mam do państwa wnioskodawców pytanie i myślę, że też warto byłoby, żeby pozostali radni też usłyszeli odpowiedź. Państwo we wniosku piszecie, że uchwała określa zasady współpracy radnego z asystentem. Proszę mi pokazać, w którym paragrafie, w którym punkcie te zasady współpracy są opisane, bo ja ich nie znalazłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Tomasz Sulima jeszcze się zgłosił. Proszę, panie radny, udzielam głosu.
Dziękuję, panie przewodniczący. Pytanie do naszej obsługi prawnej, bo ja chciałbym wiedzieć po prostu, bo tego nie wiem. Jeżeli przyjmiemy ten projekt uchwały, czyli to prawo wejdzie w życie za jakiś czas, czy ja jako radny będę mógł wejść do urzędu ze swoim asystentem i co ten asystent będzie mógł, czy będzie mógł tyle, co ja w kwestii jakby moje, wykonywania moich obowiązków jako radnego. Chciałbym po prostu to wiedzieć, dlatego że no, żadna ustawa tego o tym nie mówi, czy to będzie uznaniowe i w jaki sposób też urzędnicy mają się ustosunkować jakby do takiej sytuacji, albo na przykład gdyby asystent przyszedł do urzędu w moim imieniu na przykład, czy on może uzyskać to samo co ja, bo ja szczerze powiedziawszy no, tego nie wiem, tak? A zanim zagłosuję, to chciałbym wiedzieć, bo w tym projekcie uchwały zdaje się, że tego nie ma. Dziękuję. Dziękuję. Zgłosiła się pani mecenas. Proszę bardzo, udzielam pani głosu. Panie radny, państwo radni, chciałabym tylko przekazać, że powołanie takiego ewentualnego asystenta spowoduje, że jego rola względem radnego jest pomocnicza. Taki asystent nie ma ani prawa głosu, nie miałby ani prawa żądania czegokolwiek od organów. Tutaj pan radny Mrozkowiak wskazał, czy byłaby możliwość, że taki asystent siedziałby za nim i przekazywał notatki. No nie, proszę państwa. Proszę pamiętać, że uregulowana jest kwestia na przykład asystentów posłów, asystentów senatorów, no ale ani poseł, ani senator nie siedzi na sali plenarnej z asystentem. Rola takiego asystenta byłaby wtórna, tylko pomocnicza względem samego radnego, mogłaby polegać na, nie wiem, dostarczaniu informacji, dostarczaniu notatek, towarzyszeniu radnemu. Natomiast nie miałby taki asystent żadnych samodzielnych funkcji. Natomiast ja się zgadzam tutaj z jednym z radnych, który wcześniej wskazywał, iż sam projekt uchwały nie określa właściwie, jakie są zasady współpracy. Natomiast nie może być tak, że na mocy uchwały Rady Gminy jakieś kompetencje radnego pochodzącego z wyborów powszechnych byłyby przekazywane osobie trzeciej. Dziękuję. Dziękuję. Pan Bogusław Mrozkowiak zgłosił się. Proszę, udzielam głosu. Oczywiście to jest tylko funkcja pomocnicza i proszę mi wierzyć, najbardziej tu jest ważna rola wychowawcza. Tu nie jest ważne, żebym ja teraz wysyłał asystenta, że ty idź mi tam, przejrzyj te dokumenty i potem mi powiedz swoje wnioski. Nie. Tu chodzi o funkcję wychowawczą. Żeby ta młodzież się zainteresowała, wiedziała, co my robimy, po co robimy, dla kogo robimy, jak podejmujemy decyzje, jakie są procedury ważne. To chodzi o to. To jest funkcja wychowawcza, jest najważniejsza. Ja natomiast nie zamierzam, jeżeli nawet byłaby taka możliwość, swojemu asystentowi powierzać jakieś zadania za radnego. To jest niemożliwe. Zgadzam się z panią. Żadnych rzeczy takich, które wykonuje radny, nie może. O może, nie wiem, no podać mi kartkę, przytrzymać coś, słuchać mnie, doradzać mi, ale nigdy nie występować za mnie. To jest oczywiste. To jest głównie funkcja wychowawcza. Wychowujmy naszą młodzież, żeby była zainteresowana tym, co się dzieje w samorządzie. Dziękuję. Dziękuję, ale jeszcze ja poproszę o głos. Proszę państwa, ja uważam, że przygotowując taki projekt uchwały, należałoby przedtem albo w czasie opracować zakres kompetencji tego asystenta przyszłego, żeby asystent wiedział, żeby myśmy wiedzieli, co on może, a czego nie może. Bo wyobraźcie sobie państwo, że nie ma takich kompetencji i dopiero będą dyskusje po tym, że asystentowi nie udostępniono tego, asystent nie mógł się dowiedzieć jeszcze innego i jeszcze, a więc należałoby opracować przynajmniej zakres kompetencji. Ad vocem pan Bogusław Mrozkowiak, chcę, proszę bardzo, udzielam panu głosu. My chyba się nie zrozumieliśmy. Nikt nie mówi o jakichkolwiek kompetencjach. Skoro uchwała tego nie zawiera, to znaczy, że temu asystentowi nie przyznaje się żadnych uprawnień. Podkreślałem kilka razy, mówiłem, głównie funkcja wychowawcza.
i zainteresować go tym, a nie żeby mu dawać uprawnienia, żeby on czymkolwiek decydował czy podejmował decyzję. Proszę to rozpatrywać bardziej w aspekcie wychowawczym. Dziękuję. No, do wychowania, wiadomo, są instytucje. I może być rada. Przewodniczący ma prawo robić uwagi w czasie sesji. Odwrócę panu, proszę, Bogusław Morskowiak. Pan robi komentarze do wypowiedzi radnych. Proszę tego nie robić. To są komentarze, co pan teraz powiedział. Możemy się odsłuchać, jest nagranie i zobaczymy, czy to jest wypowiedź, czy to jest komentarz. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Nie ma. A więc zamykam dyskusję. Projekt uchwały poddaję pod głosowanie, ale musimy sprawdzić kworum, ponieważ musiał wyjść pan przewodniczący Romuald Margański. A więc sprawdzamy kworum. Informuję, że w chwili obecnej jest 19 radnych, dwie osoby są nieobecne, jest kworum i możemy podejmować uchwały i decyzje. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk wstrzymuje się i podnieść rękę. Informuję, że w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw 5, 4 wstrzymało się od głosu, dwie osoby są nieobecne, a więc uchwała została podjęta.